a to mój Świnoujściu żył. I rybakiem morskim był, miał swój kuter i sieci, i kupę dzieci popracował, ile sił. A metodę taką miał, żeby sprawdzić skąd wiatr wiał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkoł. Jeśli świeczka zgasła w lot, a to w palcach skręcał knot. I tak mówił, nie płynę w tą złą godzinę, jestem rybak, a nie szprot. A metodę taką miał, żeby sprawdzić, skąd wiatr miał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. Kiedy płomyk równy był, a to dalej w łóżku gnił. Mówił, mamie kochana, czekam do rana walczyć z flautą, nie mam sił. A metodę taką miał, żeby sprawdzić skąd wiatr miał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. Kiedy płomień szedł na west, tato mówił, dobra jest. Brał ze dwie pół litrówki, no by trafić w główki. Sprawdzał, jak z tą rybą jest. A metodę taką miał, żeby sprawdzić, skąd wiatr miał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. Gdy zaś ognik szedł na nord, tato też opuszczał port, a gdy zapalał maszynę, miał taką minę jak ciut-ciut zalany lord. A metodę taką miał, żeby sprawdzić skąd wiatr wiał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. Gdy zaś płomień szedł na east, ja to w szklance moczył pysk i tak mówił, nie płynę w tą złą godzinę, no po co zwiedzać mam Bałtyk. A metodę taką miał, żeby sprawdzić skąd wiatr wiał. Stawiał świeczkę na oknie i patrzył, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. I gdy już dość pływania miał, stary kuter w spadku dał. No i teraz codziennie, zawsze niezmiennie robię tak, jak tato chciał. A metodę taką mam, by pogodę sprawdzić sam. Stawiam świeczkę na oknie i patrzę, czy w oknie i czy jej nie gasi szkwał. A metodę taką mam, by pogodę sprawdzić sam. Stawiam świeczkę na oknie i patrzę, czy w oknie, czy jej nie gasi szkwał.